Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, mamy na tapecie grę Battle Backride. Grę wydaną przez firmę Eighting w 1999 roku. Jak widzimy, jest to taka typowa strzelawka, bardzo kolorowa, dynamiczna. No, w tych czasach już były właśnie początki takich gier, no, bardzo wciągających, można powiedzieć. Zachęcały z każdej strony praktycznie do tego, żeby wrzucić monetę i żeby grać przede wszystkim grafiką. Muzyka też jest fajna, zaraz zresztą usłyszymy. Na początek, słuchajcie, wrzucam... ile? Powiedzmy 10 może... 10 nie da się, 9 maksymalnie jest. Dobrze, niech będzie 9 w takim razie kredytów. No i startujemy. Wybieramy normal. Można grać, słuchajcie, tutaj z tego co wiem, maksymalnie 4 graczy może brać udział w tej rozgrywce. Jednocześnie oczywiście. My niestety gramy w pojedynkę. Oj, ominąłem. To co trzeba było wziąć, to ja ominąłem, widzicie? Oj, niestety. Tu można rzucać też bomby, właśnie rzuciłem. No zobaczymy, jak mi się uda. Tutaj przed nagraniem próbowałem sobie raz zagrać, także nawet mi nie wychodzi to najgorzej. Myślałem, że będzie w takich dynamicznych grach, słuchajcie, słabiej to, ale nawet jest jako tako. Także nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No, rozwalę go, czy go nie rozwalę w końcu? Tyle pocisków na niego wrzuciłem. O, teraz on mnie rozwalił. Dobra, jeszcze jedną bombkę rzucimy. Nie ma co. O, chyba teraz poszedł. Dobra. No i pierwsza runda zakończona. Dobrze. Mamy drugą rundę, słuchajcie. Chyba są 3 albo 4 statki, z tego co wiem, przypadające na jedną grę. No, właśnie rozwaliłem wszystkie. Kontynuujemy! Kontynuujemy! Dobra. No, teraz mamy jeszcze dodatkowo czołgi. Zastanawiam się, jak robić, żeby zebrać te latające punkty, które tam mi się pojawiają. Energia, tam coś jeszcze widzę w stosunku do tego, żeby unikać pocisków przeciwnika. Bo to łatwe nie jest, powiem. O właśnie, to łatwe nie jest. Dobra, udało się wziąć, jakiś option jest. Nie wiem, co to w tej grze tutaj oznacza. Jakieś dodatkowe funkcjonalności, opcje, nie wiem. Dobra, rzucimy bombę. Bo za chwilę i tak będzie po mnie. No, także jakby ktoś zapytał, gdzie można najszybciej stracić pieniądze było w 99 roku, to już teraz wiecie. Na tego typu grach. Ja jakoś nie byłem specjalnie dobry w te gry, bo no nie grałem, co tu dużo mówić. Nie stać mi było na takie gry. Raz może na jakiś czas tam sobie pyknąłem, więc no... Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, jak to się mówi w przysłowiu. No i dlatego idzie mi tak, jak mi idzie. Była to, przypuszczalnie, bardzo mocno wciągająca rozrywka, słuchajcie, bo... mówię, młodzież tam w tych salonach gier, gdzie były te automaty, spędzała długie, długie godziny. A nierzadko, z tego co wiem, to tam moi znajomi, koledzy, zamiast na lekcje iść, to oni szli sobie właśnie na automaty. Także... Nie zawsze oczywiście po to, żeby grać, bo jeżeli ktoś nie miał kasy, to szedł tylko popatrzeć. Ale była to równie
fajna rozrywka, samo patrzenie jak i granie, wydaje mi się. Bo no, nawet jeżeli komuś ta gra dobrze idzie, to w tym momencie można zobaczyć, jak to dalej wygląda, cała rozgrywka i tak dalej. O, po mnie już. Także ja bym się, jak widzicie, długo nie nagrał. No ale dzięki emulatorowi mogę, że tak powiem, wrzucać tutaj wirtualne monety i rozgrywkę kontynuować dokąd będę chciał, tak naprawdę. Zachęcam Was do, że tak powiem, wgrania tego typu emulatorów i ćwiczenia właśnie tych retro gier. No, z czystej nawet ciekawości, jak Wam to pójdzie, jak będzie się ta rozgrywka przedstawiała. Ja wiem, że większość osób powie w tym momencie, że a, stara gra to pewnie była łatwa, prosta. No, chyba nie do końca tak było, wydaje mi się, bo jak widzicie tutaj, no, gra tych pocisków jest praktycznie z każdej strony i uniknięcie no, tego zagrożenia, no to jest raczej, no, proste nie jest w każdym razie, tak? Mimo iż gra ma swoje lata, to jednak ma swój poziom trudności. Ciężko mi jednocześnie, słuchajcie, mówić i grać, dlatego raczej staram się skupiać na grze. Widać, muzyczka fajna, fajnie zrobiona, grafika też niezła. O, runda czwarta, proszę bardzo. O. Dobra, tu jakieś pociągi jeżdżą, patrzcie. Czołgi. A, rozwalili mnie. Tu jakieś bomby chyba przed power up. No, żeby ten samolocik, słuchajcie, był odrobinę szybszy, niewiele, powiedzmy tam, nie wiem, nawet 10% w stosunku do tego, co jest, to zdecydowanie łatwiej by się grało, bo wtedy byłaby szansa na faktyczne zebranie tych pocisków mówię, zebranie tych latających elementów, które tutaj się w grze pojawiają, a tak, no niestety, nie wszystko się udaje zebrać. Część oczywiście się udaje, ale nie wszystko, żeby nie było. O, rozwaliliśmy wreszcie, dobra, pięknie. Runda piąta. O, co to było? No, rozwali mnie. A. A. Niestety. A, muszę dorzucić. Dobra, dorzuciliśmy trochę tych żetonów. Nie wiem nawet ile. Ale parę było. No. Za bardzo bomb nie ma co magazynować, słuchajcie, bo i tak życie się straci, jak się straci życie, to straci się i bomby, więc trzeba tutaj rzucać je, a grad pocisków nadlatuje, no jak widzicie, z każdej strony w zasadzie. O. O, i po mnie znowuż niestety. Dobrze, lecimy dalej.
A, niestety. No i znowu koniec życia. Szłaby kasa w realnym świecie, że tak powiem, gdybyśmy w to grali. Nie no, oczywiście w realnym świecie ja bym teraz w to nie grał, bo to by nie miałoby sensu. Ale automat niestety był kasożerny, że tak powiem. No i dobra. Kolejna runda, czyli szósta. Runda szósta. O! Niestety rozwalili mnie. Tak to bywa. A niestety przykrość. O, a to co to za dziwny statek? O, ile było? Dobra, rozwalony. A, to jeszcze nie koniec. Następny. Dobra. Rozwalone. Co teraz będzie? Co teraz będzie? Co mnie czeka? Kolejny. No i pięknie. Oj, niestety. Tu mnie rozwalili. Oj, 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 oj. Nie udało mi się tego złapać. Dobrze. Ładnie. O. Tu mamy twardego przeciwnika, słuchajcie. To chyba będzie na finał tej rundy. Tak nam tutaj dali. Takiego właśnie. O. No i po zawodniku. Chociaż nie. Jeszcze coś lata. Jeszcze lata, patrzcie. Ale twardziel. No i co teraz? O proszę. Koniec gry, słuchajcie. No tak krótkie gry to jeszcze powiem wam, że nie widziałem. No, myślałem, że będzie dłuższa gra. Była trudna, powiem wam, fajna graficznie, ale stosunkowo krótka. Więc, no, jeżeli ktoś był dobry w te strzelawki, to dosyć szybko ją przeszedł. No, zobaczymy, co będzie dalej, czy będzie wpis. Bo powinien takowy być, z tego, co się domyślam. Jednak trochę wirtualnych tych monet wrzuciłem. No, zobaczmy, co dalej. Nie mam wpisu. No tak, chyba będzie chciał, żeby od początku mu rozpoczynać grę. No dobra, zobaczmy, czy coś. Tak, od początku się zaczyna. Dobrze, słuchajcie, dzięki w takim razie za to, że graliśmy razem, za to, że żeście wytrwali do końca.
Gra wydaje mi się fajna, jeżeli macie możliwość zagrania w nią, to zagrajcie, powiedzcie jak wam poszło, a tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Cześć!